Na kalendarzach ulubiony dzień każdego pracownika, czyli piątek, 16 października. W ostatnim w tym tygodniu wydaniu wiadomości Telewizji Imperium informacje dla kierowców, odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na temat planów likwidacji bazy lotniczego pogotowia ratunkowego w naszym mieście i japońska propozycja na weekend. Agnieszka Baron, zapraszam. Na koniec tygodnia dobra informacja dla kierowców. Na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego, Kozłowskiej, Mickiewicza i Sowińskiego pojawił się już zarys ronda, którym można przejechać od wczoraj. Jednak, drodzy kierowcy, uzbrójcie się w cierpliwość. To nie koniec remontu i zmian. Zamknięto wjazd z Daszyńskiego do ulicy Kozłowskiej. Na Orzeszkowej przywrócono ruch jednokierunkowy, ale radiowa jest już przejezdna. Wymieniono tam nawierzchnię ulicy, powstał chodnik i 30 miejsc parkingowych. Nowym, pięciowlotowym rondem mamy przejechać jeszcze w tym roku. A teraz propozycja dla fanów Japonii i samurajów. Już jutro o 17:00 zostanie oficjalnie otwarta nowa wystawa w Willi Caro. Obok zabytków z najważniejszych polskich muzeów, m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Azji i Pacyfiku, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, na wystawie zobaczymy przede wszystkim bogatą kolekcję obiektów japońskich ze zbiorów Gliwickiego Muzeum. 17 października, czyli już jutro, zapraszamy na otwarcie wystawy Świat Japońskich Rycerzy, Duch Wojownika i Kunszt Artysty. Przeniesiemy się do Japonii XVIII i XIX wieku i przybliżymy nie tylko walkę, militaria i obiekty związane z wojennym kunsztem samurajów, ale także ich życie codzienne, upodobania estetyczne, sztukę i religię. Tak więc serdecznie zapraszam do Willi Caro w imieniu kuratorów wystawy pani Anny Katarzyny Maleszko i pana Damiana Recława. Wydarzeniu patronuje Telewizja Imperium. Dziś na Gliwickim Rynku odbyła się akcja pod nazwą Twoje ręce mogą uratować życie. Wolontariusze na fantomach demonstrowali czynności resuscytacyjne. Wydarzenie miało na celu uświadomienie, jak ważne jest umiejętne udzielenie pierwszej pomocy. Otóż 3 lata temu Parlament Europejski podjął decyzję o ustanowieniu 16 października dniem ratowania czynności serca i od tego roku promujemy zasady udzielania pierwszej pomocy przy nagłym zatrzymaniu krążenia. Patronat nad akcją jak co roku obejmuje pan prezydent miasta i w różny sposób staramy się promować mieszkańcom Gliwic, że udzielanie pierwszej pomocy jest konieczne, idzie się tego nauczyć i poprzez opanowanie stresu i emocji można tą czynność wykonać, bo każdy może w takiej sytuacji się znaleźć. Dzisiaj postanowiliśmy zaprosić gliwickie szkoły, postanowiliśmy zaprosić harcerzy i również dzieci z przedszkola, ponieważ nasza wiedza jest taka, że do przedszkoli zostają zapraszani ratownicy, my też bywamy w przedszkolach, już od najmłodszych lat uczymy podstawowych czynności ratujących życie. Pierwsza pomoc, od czego powinniśmy zacząć? Więc najpierw sprawdzamy czynności życiowe, później gdy stwierdzimy, że jest nie oddycha, zaczynamy resuscytację krążeniowo-oddechową. Na czym ona polega? U maluszka 5 wdechów najpierw ratowniczych, później 30 uciśnięć klatki piersiowej i następnie 2 wdechy i tak 32-32. Jak długo wykonujemy te czynności? Aż do przyjazdu karetki lub kiedy zacznie oddychać. Kiedy ja zaczynałem pracę i naukę, szkolenie pierwszej pomocy, to było kilka lat temu, świadomość była niewielka. Statystyki podawały, że na 10 Polaków dwóch podjęłoby czynności ratujące życie. Dzisiaj jestem przekonany, że ta świadomość rośnie, co słyszymy chociażby z mediów. O czym należy jeszcze pamiętać w sytuacji właśnie takiej pierwszej pomocy? Najpierw o swoim bezpieczeństwie tak naprawdę, bo nie podchodzimy do poszkodowanego, kiedy zagraża nam zagrożenie. Wiemy, jak postępujemy z dziećmi, jak to wygląda u dorosłych? U dorosłych wygląda to tak, że rozpoczynamy 30 uciśnięciami klatki piersiowej, a następnie 2 wdechami i tak w kółko. Musimy mieć świadomość, że
po utracie przytomności, zatrzymaniu akcji serca, do 3-4 minut musimy podjąć akcję reanimacyjną. Dlaczego? Ponieważ później obumierają komórki mózgowe i czynności, niektóre funkcje już mogą być nieodwracalne i człowiek niestety już może być upośledzony. A żeby podejść, dowiedzieć się, jak wygląda resuscytacja i potrenować. Bardzo zachęcamy. Proszę bardzo. Na razie bez echa pozostaje apel prezydenta Frankiewicza do ministra zdrowia o pozostawienie bazy lotniskowego pogotowia ratunkowego w naszym mieście. W odpowiedzi na nasze pytanie dotyczące likwidacji LPR-u w Gliwicach Ministerstwo Zdrowia argumentuje swoją decyzję następująco. Decyzja o przeniesieniu bazy w obrębie województwa śląskiego poprzedzona była wnikliwymi analizami i konsultacjami zarówno z lotniczym pogotowiem ratunkowym, jak i z władzami lokalnymi. Przedstawiciel władz lokalnych, w tym przypadku prezydent Gliwic, jak wiemy, na przeniesienie bazy się nie zgadza. Mówi wprost. Mnie tylko chodzi o normalność, to znaczy, żeby za decyzjami szły jakieś względy merytoryczne, a nie polityczne czy jakiekolwiek inne niemerytoryczne. Według ministerstwa to Katowice, a nie Gliwice są lepiej zlokalizowane. Optymalne rozmieszczenie baz zapewnia konfiguracja Kraków, Katowice, Opole i Wrocław. To tu, w okolicach Gliwic, jest największa potrzeba operowania tego typu jednostki. Tu się krzyżują autostrady, tutaj jest najwięcej takich miejsc, które mogą być powodem interwencji śmigłowców pogotowia lotniczego. Nie znam powodów merytorycznych, które by kazały myśleć o wyprowadzce tego pogotowia z Gliwic. Ja tylko apeluję o normalność. W oświadczeniu czytamy, że nowa baza lotniskowego pogotowia w Katowicach-Muchowcu na razie tymczasowa ma powstać w drugiej połowie przyszłego roku. Miasto Gliwice ma jednak w planach zainwestować fundusze w swoje lotnisko. Modernizacja hangarów chociażby była robiona przez miasto. Planujemy rozbudowę tego lotniska i to na dużą skalę. Tam mają powstać warunki do startu lądowania lekkich samolotów pasażerskich. Także będzie wybudowany pas betonowy. To lotnisko się będzie rozwijało i zabieranie stąd czegoś, co tu dobrze funkcjonuje, w tym kontekście nie ma sensu. Były to piątkowe wiadomości telewizji Imperium dostępnej w sieci kablowej Imperium Telekom. Jeśli ktoś przegapił wcześniejsze wydanie, to można je zobaczyć na naszej stronie internetowej tvimperium.pl. Przez sobotę i niedzielę zapraszam na podsumowanie wiadomości, w którym zaprezentujemy najważniejsze tematy mijającego tygodnia. Zapraszam i żegnam się z Państwem, życząc udanego weekendu. Dzień dobry, Tomasz Czoik, zapraszam na informacje sportowe. Jutro kolejne spotkanie ligowe rozegra Piast Gliwice. Lider Ekstraklasy na wyjeździe zmierzy się z Podbeski Dzień Bielsko-Biała. Górale zajmują w tabeli dopiero 14 lokatę, ale niebiesko-czerwoni mają świadomość, że czeka ich trudna przeprawa. Na pewno nie lekceważymy Podbeskidzia. Jesteśmy liderem, ale stąpamy mocno po ziemi i do tego meczu jesteśmy przygotowani dobrze po dwutygodniowej przerwie i będziemy chcieli za wszelką cenę wygrać, bo tam jest ciężki teren, ciężko się gra i te 3 punkty będą naprawdę dla nas bardzo ważne. Górale, więc są charakterni i szczerze powiem, każdy mecz przeciwko tej drużynie wspominam w kategoriach bardzo ciężkich i to, że my jesteśmy na pierwszym miejscu, a Podbeskidzie jest w dole tabeli, to wcale nie oznacza, że to będzie dla nas spacerek. Jedziemy tam z zamiarem zdobycia 3 punktów, ale na pewno nie będzie łatwo. Czy fakt, że Podbeskidzie ma 3 miejsce od końca, cokolwiek zmienia w waszym nastawieniu? Znaczy pewnie Podbeskidzie będzie grało inaczej jak Wisła, czy Śląsk, czy Lesia tutaj. Wiadomo, że
zawodników mają innych i ten mecz pewnie będzie cięższy, ponieważ gdzieś tam będziemy pewnie częściej być przy piłce, nie tak jak w meczu z Wisłą. Dlatego no, ten mecz będzie zupełnie inny i trzeba będzie do tego meczu dobrze wejść, bo ten mecz może być tak, że jedna bramka gdzieś tam może zaważyć. Dzisiaj w pływalni olimpijczych w ramach Ligi Klubów Śląskich rocznika 2006 i 2005 rywalizowało około 500 zawodników. Gliwice reprezentowane były przez klub Secret. Zawodnicy rywalizowali indywidualnie oraz w sztafetach, w różnych stylach i na różnych dystansach. To jest pierwsza z cyklu zawodów Ligi Klubów Śląskich rocznika 2005 i 2006. Ile drużyn tutaj się dzisiaj pojawia? Ile zawodników? Jest 25 klubów i to jest około 500 dzieci. Dzieci walczą w czterech zawodach, na koniec są sumowane punkty do klasyfikacji klubowej i szkolnej osiąganej przez dzieci. Płynęłyśmy już sztafetę kraulową. Kraulową 8 razy 50 dowolny. I będziemy pływać grzbietem i kraulem 50 metrów. Pływanie wśród 9-10-latków cieszy się dużą popularnością? Bardzo dużym, stąd też taki udział w tak wielkiej ilości zawodników w dzisiejszych zawodach. Bo 500 są to jedne z większych zawodów w skali nawet naszego kraju organizowanych. Jak często trenujecie? Jak wyglądają wasze treningi? No czasami do 5 razy w tygodniu, 4. Ja troszkę mniej, bo ja nie jestem w szkole sportowej, ale też 6 rano mamy treningi po południu. U ciebie to wygląda? Ja prawie codziennie, no. Bardzo fajnie jest na treningach, szczególnie o 6 rano. Czy człowiek czuje się po takim treningu pobudzony? Tak. Dlatego bardzo fajnie wstawać, bo potem nie jest się takim zmęczonym. I wydaje się, że dzień mija z jeden rok, tak jest tak fajnie długi dzień, taki miły. Jest to bardzo zdrowy sport, ponieważ nie obciąża stawów, jest ogólnorozwojowym sportem, zwiększa wytrzymałość, uczy dyscypliny, także bardzo polecam małym dzieciom trenowanie pływania i rodzicom zapisywanie dzieci na nauki pływania i do klubów sportowych. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.